nowym gościem. Łączymy się prawie, że z Norwegią. Mówię prawie, że z Norwegią, bo teraz jesteś niedaleko Skoczowa, ale tak. Mieszkasz i pracujesz w Norwegii. Zgadza się? Tak, tak, tak. Cała prawda. Tak. Cała prawda. Powiedz mi, co ty robisz w tej Norwegii? Moja praca jest związana z polem golfowym. Pracuję na polu golfowym jako greenkeeper, czyli osoba, która przygotowuje całe pole po prostu dla graczy, dlatego, żeby po prostu mogli grać, tak? Czyli moimi obowiązkami jest wszelkie ścinanie trawy, pielęgnacja trawy, przygotowanie drenaży. Są takie miejsca, gdzie tam się znajduje piasek, mówimy na to bunkry. No to właśnie takie reparacja tych bunkrów po jakichś wodach, po powodziach czasami się też zdarzają. Takie rzeczy po prostu czysto fizyczne, można by powiedzieć, na polu golfowym. Natomiast po pracy gram w golfa, staram się uczyć innych i czerpię z tego radość. A przed Norwegią miałeś w ogóle jakieś pojęcie o golfie? Grałeś w golfa? Nie, przed samą Norwegią nie. To znaczy wcześniej rok pracowałem w Szwecji i tam miałem taki pierwszy kontakt, styczność z polem golfowym. Tam przepracowałem rok, zdobyłem doświadczenie jako pracownik, natomiast nie zainteresowałem się golfem jako sportem i czymś, co mógłbym robić jako moje hobby. Dopiero w Norwegii naszła mnie taka potrzeba dla zabicia czasu, by spróbować, zobaczyć, jak to jest, i tam po prostu zdobyłem doświadczenie. Pograłem z przyjemnością i stwierdziłem, że no, można by po prostu spędzić więcej czasu, tak, i poświęcić temu sportu więcej czasu. A powiedz mi, ty szukałeś tam pracy, czy ty jechałeś i już wiedziałeś, że będziesz na tym polu golfowym zatrudniony? To było tak. Wszystko jest powiązane tak naprawdę z Szwecją, ponieważ tam byłem zatrudniony przez polskiego pośrednika i to tak naprawdę on mi zagwarantował tam pracę. Właśnie trafiłem na to pole golfowe i po roku stwierdziłem, że nie chcę być po prostu zatrudniony przez kogoś i stwierdziłem, że samemu poszukam pracy albo w Szwecji, albo w Norwegii. Udało się w Norwegii. Tam wyjechałem właśnie też z kolegą, który pracował ze mną jeszcze w Szwecji. I tak trafiliśmy na to samo pole właśnie w Norwegii. I czy jest coś, co cię zaskoczyło u Norwegów, wśród Norwegów? Wśród pozytywnie Norwegii, albo tak, negatywnego. Jak ty postrzegasz Norwegię? Co to znaczy tak. Bo jesteś już tam któryś rok, prawda? Piąty, tak? Już jestem już 6 lat, tak. 6 lat. Tak. Negatywne, może nie tyle, co negatywne, to jest tylko moja taka własna opinia. Jest straszny nacisk, by młode osoby jak najszybciej się usamodzielniły. I mówię tutaj, jeżeli powiedzmy ktoś tam ma 20 parę lat, to jednak ci rodzice wypychają to i można to uznać za coś dobrego, tak? Z drugiej strony jest jednak taka hermetyczność, że później się liczy tylko ta najbliższa rodzina, jeżeli już ktoś to tam założył lub ma w planach. Raczej takie, nie wiem, przesiadanki, że jest bardzo dużo ludzi, spotykają się całą rodziną, to tylko w dni takie świąteczne. Raczej nie praktykują takiego przesiadywania z innymi. Wszystko się tak naprawdę zamyka przy jakimś cieście, kawie i wszyscy wracają do swoich domów. To tak z negatywu mógłbym stwierdzić, a pozytywnie no to przede wszystkim nastawienie do ludzi z innych krajów, którzy przyjeżdżają do Norwegii. Nie ma takiej blokady, ci ludzie są otwarci, chętni, skorzy do pomocy. Także nie czułem się nigdy jakoś odrzucony, odtrącony. Na początku też wiele pomagają, przede wszystkim w urzędach, to jest duże ułatwienie. Większość spraw można, jak nie wszystkie, załatwić po angielsku. Wszystkie systemy, jak już się ma właśnie pełny numer personalny, zameldowanie, wszystkie te systemy działają w dwóch językach, po norwesku, po angielsku, także nawet teraz mogę korzystać z tego angielskiego. Tak. A ile oni pracują dziennie, mówię oni, Norwedzy? Taki regularna ilość godzin dziennie to jest 7,5 godziny. I po 7,5 godzinach większość Norwegów po prostu idzie do domu, tak? I chcą po prostu odpocząć.
Oczywiście, tak jak moja praca, tak, no nie mam takich sztywnych godzin, kiedy muszę pracować. Wiadomo, że zmieniają się warunki pogodowe, więc czasami trzeba zacząć wcześniej, czasami później. Nie Czasami też możesz trzeba pracować pójść. zdalnie. Nie mogę pracować zdalnie, tak? Czyli kwarantanna, no, dla mnie jest po prostu zabójstwem, tak? No ale można powiedzieć, że te 7,5 godziny to jest ta norma i większość właśnie tak tu żyje. I nie pytam cię o konkretne kwoty, ale finansowo jesteś zadowolony. No, skoro byś chyba, jeżeli byś nie był, to myślę, żebyś tam nie był. O. To znaczy tak, finansowo tak, na pewno jest to duży plus. No, powiedzmy szczerze, że po paru latach można sobie już odłożyć na jakąś tam przyszłość w Polsce, jeżeli ktoś planuje jakiś dom czy swoją firmę, no to już ten bufor finansowy już ma zapewnione tą poduszkę. No, na pewno nie są to małe pieniądze, Też koszty utrzymania są dość duże, tylko prawda? teraz właśnie to jest tak, można by powiedzieć, że trzeba byłoby by podzielić to na dwa typy ludzi, bo są ludzie, którzy powiedzmy tak jak ja, zarabiają w Norwegii i starają się jak najwięcej pieniędzy zabrać po prostu do Polski, bo nie wiąże swojej przyszłości z Norwegią. A jest ten drugi typ, czyli ludzie, którzy po prostu tam, Polacy, którzy tam mieszkają już na stałe, tak? I w tym momencie no, koszty wynajęcia mieszkania, kredytu, jeżeli ktoś już chce mieć coś swojego, przedszkole, no to już mówimy o większych kwotach, prawda? No jasne. A powiedz mi, język był dla ciebie problemem? Ty się posługujesz w języku angielskim, Tak, normalnie się norweskim? posługuję w języku angielskim, natomiast po norwesku rozumiem, jak ktoś mówi. Gorzej z mową. Tutaj moja wina, nie mam takiej po prostu, nie mam takiego obycia, praktyki. W mojej firmie jest taka mieszanka kulturowa, że ten angielski jest takim podstawowym językiem, w którym się komunikujemy. A kto gra w Natomiast golfa? No, okej, dokończ proszę. Przepraszam. jasne, jeżeli chodzi o ten język, prawda, to jest coś, Tak. co przydaje się w Norwegii, to w ogóle nie ma o czym mówić. Przede wszystkim no, takie podstawowe prace, myślę, że fizyczne, można wykonywać mając ten angielski, natomiast później nawet szukając pracy w sklepach, ten norweski jest wymagany, tak? Także jeżeli ktoś planuje wyjechać do Norwegii, to warto by było już się uczyć w Polsce. Nie liczyć na jakieś kursy, szczególnie, że my jako Europejczycy nie mamy ich za darmo. No rozumiem, że ten norweski jednak jest bardzo mile widziany, jeżeli nie Bardzo wymagany. mile widziany, tak. Okej. A powiedz mi, jaka grupa gra w golfa? Bo ja sobie wyobrażam raczej starszych ludzi. Może tutaj nie do końca mam To znaczy dobre tak, w samej spojrzenie. Norwegii pracowałem na dwóch polach golfowych i myślę, że powiedzmy im bliżej stolicy kiedy koszty tak naprawdę takiej gry wzrastają, myślę, że już nie każdego stać na No to i właśnie. raczej starsi ludzie, ci, którzy są już na emeryturze, albo po prostu no, dobrze zarabiają, tak? No to tacy ludzie grają. Natomiast na drugim polu ono było takie dosyć niszowe. Tam myślę, że już tak było dosyć duże rozwarstwienie i praktycznie w każdej grupie wiekowej ktoś się tam znalazł, że sobie grał. A spotkałeś się z jakąkolwiek opinią na temat Polaków albo Polski? Czy ktoś w twojej obecności coś kiedyś mówił? Tak, to znaczy, jeżeli chodzi właśnie o grupę starszą, to właśnie ci ludzie bardzo często mają dzieci swoje, które studiowały w Polsce i o Polsce się wypowiadają w samych superlatywach. Są bardzo zadowoleni. Dzieci często właśnie, jeżeli zdobywają doświadczenie w Polsce, no to później wracają do Norwegii i już swoją firmę po prostu otwierają, tak? Ale na pewno mówią, że to jest bardzo duży plus, jeżeli chodzi o polskie szkoły wyższe, tak? No proszę. Dodatkowo, no wiadomo, tak, są niższe koszty, jeżeli chodzi o jakieś imprezy, coś takiego. Bardzo dużo Norwegów wyjeżdża na weekendy, spędzają wspólnie czas właśnie w Gdańsku, w Krakowie. Teraz, no to wiadomo, jest koronawirus, więc trochę inaczej to wygląda. Raczej nie podróżują, no ale wcześniej, w czasach normalności, można by powiedzieć, to było wręcz na porządku dziennym. A jak wspominasz nasz region? Zapytam prawie, że No przy tak, końcu. swoje plany tak naprawdę już powiązałem z tym regionem. Chcę tutaj
Chcesz swoją wrócić. przyszłość, tak, chcę swoją przyszłość tutaj planować. Także no, już jakieś tam pierwsze kroki poczyniłem. To teraz kwestia, żeby tutaj jakąś swoją firmę otworzyć w branży, w której ja się po prostu dobrze czuję, tak? Ale na pewno tutaj już zostanę, tak? Okej, czyli jeszcze parę lat w Norwegii, ale No z tak, no po planem prostu powrotu. tak. No to jest kwestia tego, żeby się jakoś tam odkuć finansowo, mieć tą poduszkę finansową, zabezpieczenie na przyszłość też Tak. i w tym momencie już tutaj zostać na stałe. Mówimy o Polsce. Dobrze. Bardzo Ci, Kamilu, dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Kamil Sawicki. Życzę Ci nie tylko jednej poduszki finansowej, ale wielu tych poduszek, No nie ma żeby problemu. było. No i dobrego roku, tego nowego 2021. Miejmy Bardzo nadzieję, że będzie zdrowia. lepszy niż Właśnie, 2020, tak? właśnie, właśnie. I w takim razie do zobaczenia albo pod Oslo, albo właśnie gdzieś tutaj pomiędzy Zapraszam, tak. Skoczowem Kawalerka jest Bielsku. mała, ale bardzo chętnie cię Dobrze. odwiedzę, tak? I ty mnie. Bardzo dobrze, tak. Couchsurfing zresztą Tak, znany. Nie wiem, czy jeszcze dalej tak jak jest. Tak, powiedziałeś. dobrze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dużo dobrego. Do Cześć. widzenia.